Cześć. Już 8 rano. Dopiero się obudziliśmy. Dzień pierwszy naszego vlogowania. Jest Miłosz, który już od 7 sobie hasa. No, a my musimy wstawać. No, ale się nie chce. Musimy spać. Miłosz, ty na to chcesz dalej spać jeszcze? Jesteśmy po śniadaniu. Przebieramy Miłosza. Znaczy mama przebiera. Jakbyście chcieli wiedzieć, jak się przebiera dziecko w kamperze. To po prostu. To właśnie tak. Chcesz coś powiedzieć o domu? Dom jest z 1906 roku. Ma ponad 100 lat. Właśnie go remontujemy, zaczęliśmy go dopiero remontować. Drzwi były z drugiej strony, tutaj zrobiliśmy, żeby było wyjście na tą stronę. No i generalnie nie ma na razie co pokazywać, ale możecie sobie zobaczyć, jak tutaj wygląda. Na razie to jest tak. Dom jest zbudowany typowo z drewna. Czyli z bali, cały z drewna. Podłogi były wszystkie do ściągnięcia. Jak widzicie, jest ziemia pod podłogami, podłogi są już ściągnięte. Mamy dwa piece. Jeden piec jest tutaj, piękny, duży, który zostaje na 100%. I drugi tutaj w pokoju duży. Dawniej było tak, że w zimie, oczywiście łazienki tutaj nie było, wszyscy się myli w miejsce, że ten pokój, znaczy kuchnia i ten były takimi zimowymi. Tamte, jakby tam była spiżarnia, teraz tam robimy łazienkę. Tam była spiżarnia, był zamknięty na zimę jakby i tam też się nie ogrzewało, zimny pokój po prawej stronie też jakby był zamknięty, no i tam się nie dogrzewało. Dogrzewało się tylko tutaj kuchnię i ten pokój, którym jest piec taflowy, samotowy, który też pozostaje. Takim dużym planem jest to, żeby tutaj nie było sufitu, żeby cały strop był otwarty i kuchnia, żeby miała też otwartą całą przestrzeń, czyli żeby było widać górny dach, znaczy dach, żeby było widać dach i belki stropowe. Tutaj były drzwi wejściowe pierwotnie, ale zastąpiliśmy je oknem, na razie tymczasowym, chcemy, żeby wszystko było w drewnie, ale niestety koszty, tak zwane pieniądze. Będziemy rozpalać w piecu, Miłosze. Trzeba najpierw wygrzebać popiół. Wczoraj wygrzebywałem tak naprawdę z popielniczka, więc tutaj mamy jakby czysto. Mamy takie smolówki. To jest jakby korzeń sosny. I on się generalnie świetnie pali. Możecie zresztą sobie sami zobaczyć. O, i jak rozpałka. On ma jakby, o Miłoszku, on ma jakby dużo żywicy. No i po prostu się lepiej pali. Tutaj mam taką mniejszą, możemy odpalić od tej do tej. Czopeczka ci spadła, ziomek. O. Jak się fajnie rozpala. I takie smolówki rozpalamy. O, ta się ładnie chwyciła. Możemy sobie... Miło, spokojnie. Damy ranę. Jedna. Druga. Dajemy kolejną, żeby się tutaj ładnie rozpalało.
No to jesteśmy w lesie. Idziemy liczyć drzewa. Wczoraj zaznaczyliśmy drzewa do ścięcia. Głównie to są jodły. Jeden buk i jakieś 25 jodeł, takich dość dużych. Zaznaczałem je, żeby zaznaczyć, no, które będą do ścięcia, bo chcemy je na remont domu. Oczywiście trzeba będzie je przesezonować, ale na przykład na boazerię, czy jakieś tam elementy konstrukcyjne, jak najbardziej, nawet na podłogi jodła się nadaje. Co, Krzysiuś? Chcesz jakiegoś makołyka? Nie dostaniesz tego. Patyka? No i tak drzewa zaznaczyliśmy. Widzicie takie żółte kreski są na drzewach. Tu jest też jedna żółta kreska. O, takim sprayem zaznaczymy. Jest ekologiczny. Oczywiście. I trójeczka. Mateusz oznaczył drzewa, a my idziemy już w stronę kampera, ponieważ Miłosz już marudzi, bo jest śpiący. Dlatego przyjmuje aparat. Mati jeszcze zostaje, bo zostało mu parę drzew do oznaczenia. A my pójdziemy na drzemkę, a potem będziemy gotować obiad. Schodzimy pagórkiem na dół. Mega super świeci słońce. Za nami jest las, w którym Mateusz zaznacza drzewa. A tutaj jest nasza stodoła. Za mną nasz dom. No to rozdzieliliśmy się z Karoliną. Karolina poszła usypiać Miłosza, ja wróciłem z lasu. I co? I zaczynam kolejne etapy remontu. Postaram się wyrwać tą futrynę, co jest za mną. Tamte dwie za sobą już wyrwałem, trzeba poszerzyć wysokość drzwi. Dawniej robiono drzwi na tyle niskie, żeby jakby ciepło nie uciekało. To raz. Pomieszczenia tak samo są niskie, żeby jak najlepiej skupić ciepło. No i działam dalej. Tu jest futryna, którą muszę wynieść. Jest z tamtych drzwi, tych tutaj. No i sobie popatrzcie, jak to będzie wyglądało. Wrzuciliśmy ramę od drzwi. Ukazało nam się piękne drzewo, piękne belki, które pewnie zostaną na wierzchu. Ale tutaj chcemy zrobić jakby otwartą przestrzeń, czyli tej ściany tutaj nie będzie, będzie wycięta gdzieś jak dokładnie jest ta boazeria dotąd. I będzie otwarta kuchnia razem z salonem. Myśleliśmy też, żeby tutaj usunąć tą ściankę między kominami po prostu. Ale zobaczymy, jak nam konstrukcja pozwoli. Na razie koncepcja jest taka, że dotąd będzie do sufitu, chociaż sufitu i tak nie będzie, ale będzie ścianka, żeby tutaj nie ruszać tej konstrukcji komina i tego wszystkiego. A tutaj będzie po prostu całe to odkryte. Teraz czekamy na Karolinę, aż zje obiad. Młody się obudził i będziemy robić ognisko. Ognisko już rozpalone. Karolina właśnie przed chwilą przyjechała. Idziemy w to piękne miejsce. Ognisko jest na takiej górce. Tam za stodołą, dokładnie. Pod lasem. No fajne. W przyszłości kiedyś chcielibyśmy tutaj dom wybudować, a ognisko jest tam, widzicie? O, dokładnie. Tutaj Karolina też jest. Co ich chowasz za wózkiem? Co ta mama? Najpierw mi mówi,
nagrywaj dużo. A potem mi mówi, tylko nie rozładuj baterii. Kocham mojego męża. Dobrze, że dziecko grzeczne. Lubi naturę. Lubi patyki, ogniska. Widoki ładne lubi. Chyba nasze geny. Można się chwilę zrelaksować. Jesteśmy takimi ludźmi, którzy lubią takie bajery typu ognisko w zimę, las, cisza, spokój. Może właśnie dlatego Bóg sprawił, że w tym oto miejscu zamieszkamy. Niedługo, jak tylko skończymy remont. Patrzcie, jaką mamy kiełbasę. Ketchup, a resztka, ale jest. Trochę chleba. Kiełbaskę. Paluszki grillowe. Markowe specjały. O, jeszcze z dobrej jakby firmy. No cóż, i mam jeszcze kawałek swojski. Można nabić na patyka. No dobrze. To ja ogarniam, idę po kamienia. Drugiego. Wpadajcie do nas, bo my nie zjemy tyle kiełbasy. No, a z tego zrobimy teraz grilla. Czyli rozwalimy. O. O. Tylko musi być zbite mniej więcej, żeby nam się kratka zmieściła. Na miłość. Nie. Spokojnie. Było takie piękne ogniska, to przyszedł i popsuł wszystko. Jeszcze z jeden kamień by się przydał. Albo damy klocka. Może się nie spali. O, teraz na miłość. Zmieści się kratka. Pełna profeska. Jestem pełna podziwu. Tak? No. To jest prosta sprawa. Poczekaj, bo mi kiełbasa leży w zimie. Ile jesteś kiełbasek? Może dwie albo jedną i połowę tej. Dlaczego się smucisz? Bo się kiełbaska pali. Miłosz, przewróć kiełbaskę. Miłoszku, dlaczego nie przerzucisz kiełbaski? A dlaczego on już tam ma nie z nami? Co, fajnie, Karolina? No, mega. Cisza, spokój. Tylko ognisko słychać. No. Chciałeś tu mieszkać? Czy chciałbym? No, tu będę mieszkał. Ma to sens. A Miłosz, a ty? Chcę, no. Wszyscy chcemy. To dobrze. Ale musicie tu kiedyś przyjechać i popatrzeć na to naszymi oczami. Dokładnie. Dajcie znać, jak wam się podoba nasz vlog. I czy chcecie jakieś następne zobaczyć dalej, co będzie z domem. Może byśmy otworzyli projekt, dom osobny. No nie? Projekt podróżniczy. Tych projektów będzie wiele. Jesteśmy ludźmi wszechstronnymi. Wszystko robimy. Możecie napisać, kto ma ładniejszą czapkę. Ja mam zieloną. Ja mam brązową. Dostałem ją za darmo. A ja kupiłam. Kupiłaś. Poszedł do ogniska. Dzień dobry. To, że szedł tędy pan, to się zdarza raz na 1000 lat. Idzie do lasu wsiąść. Ma piłę, widzę. A my dzisiaj zaznaczyliśmy drzewa. Znaczy, zaznaczyliśmy wczoraj, ale dzisiaj liczyliśmy te drzewa. I wiecie, ile mamy drzew? 43 drzewa do jodeł, do ścięcia. I dwa buki i jedna sosna. Razem 45 drzew. No, 45-46 drzew. No, generalnie będzie dużo, dużo z tego desek. Chcemy to sprzedać, część poskładać.
stodole i żeby była na pokolenia. Dla Miłosza, jak dorośnie. No i podłogę chcieliśmy z tego zrobić jeszcze. No, chcieliśmy zrobić podłogę. Fajnie. Na pewno nagramy wam taki film, jak panowie razem z Mateuszem wycinają te drzewa. Jest taki niesamowity huk wtedy w lesie, jak to drzewo leci. No. I trzeba uważać. Zachować bezpieczną odległość. To co dalej? Na kiełbaskę? Kiełbaskę. Ketchup. Chcesz? No. Zwęglona na trawienie. Proszę bardzo, szef kuchni poleca spaloną swojską po prostu z ogniska. Tylko uważaj, mega gorąca. Dobrze. To żegnamy się z ogniska.